Cześć wszystkim, witam Was na kanale WLEPORAMA. Dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek, który porusza temat, który obecnie staje się coraz bardziej kontrowersyjny, czyli spożywanie mięsa. Ostatnio coraz częściej możemy usłyszeć, że powinniśmy ograniczyć lub zrezygnować z mięsa, ze względu na różne, bardzo różne argumenty. Takie jak kwestie środowiskowe, czy też zdrowotne. Ale czy naprawdę mięso było zawsze takie kontrowersyjne, jak się nam dzisiaj wydaje? jednak przedstawmy fakty, które z pewnością zaskoczy niejednego z was. Przez tysiące lat mięso było podstawą diety ludzkiej, nie tylko z powodu jego dostępności, ale również dlatego, że było uważane za źródło siły i energii. W dzisiejszym odcinku spójrzmy na to, jak zmieniła się rola mięsa w historii ludzkości. Wyobraźmy sobie, że taki Neandertalczyk, czy jakiś jeszcze jemu podobny, może Trochę później, żyjący człowiek ehm, wychodzi sobie z, z jaskini, szałasu, jamy, czy gdziekolwiek mieszka, schodzi z drzewa. Nie mam pojęcia, nieistotne. ale wyobraźmy sobie, że on nie ma pola uprawnego, bo to dopiero niedawno powstało. On musi iść z tym kamieniem włócznią, swoim narzędziem do tortur i nie wiadomo czego, iść i upolować jakąś antylopę, iść i wykopać jakieś robaki. Jakąś małpę w pałę czasnąć? No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Co taki detalczyk ma jeść? Jak już idzie na to polowanie, to przez, przy okazji idąc przez jakąś łąkę, lasy, dżunglę czy coś, znajdzie jakiegoś orzecha, jakiegoś banana. Już nawet wiedzie to rośnie, więc tam tamtędy idzie. Może nie na skróty, ale no, musi zahaczyć, bo rano to tam trochę głód przywiera, prawda, po całej nocy. No, ale co? No, przecież nie od wczoraj żyje, więc wcześniej już gdzieś coś upolował, jakieś mięsko wysuszył, no i sobie może nawet odymił, czy też uwędził. Może tak na no taki pomysł wpadł, jak już miał to cudowne, ten cudowny wynalazek, jakim było płomień, ogień, czy też domowe ognisko. No i ukisił sobie tego mięsa. Przy, Trzyma sobie tam gdzieś w bezpiecznym miejscu, żeby mu koty, psy i inne papugi nie tego nie ukradły. No i wziął sobie kawałek i idzie i żuje, tak? A tu sobie się orzechem, a tam z jakąś trawą. No różne pomysły tam człowiek miał, tak? No i ostatnio zauważyliście pewnie, że coraz więcej osób zwraca uwagę na swoją dietę. A jednym z konkretnych tematów jest właśnie spożywanie mięsa. Czy jednak ograniczenie mięsa jest kluczowe dla poprawy wydajności i kondycji naszego organizmu? Spróbujmy rozwiązać mit, czy jeśli zrezygnujemy z mięsa, to jedyny sposób na zdrowe i wydajne życie. Zapraszam do debaty, do komentarzy, do sekcji tam na dole. Napiszcie, co o tym myślicie. Może coś fajnego Wam do głowy przyszło. Może już macie wyrobione zdanie na ten temat? Zapraszam do komentarzy. No i na koniec zastanówmy się, jakie wybory dotyczące diety są dla nas najlepsze, biorąc pod uwagę zarówno aspekty zdrowotne, jak i środowiskowe, no i przede wszystkim finansowe. Czy naprawdę musimy zrezygnować z mięsa, czy może istnieją inne ścieżki, które pozwalają nam żyć zdrowo przy jednoczesnym szacunku dla środowiska? I tutaj chciałem przy, przytoczyć taki przykład może nie klonowania zwierząt. Tym bardziej chodzi o, o sposób produkcji mięsa przez jego uprawę. Czyli zanurzamy komórki macierzyste, które są pobierane ze, ze zwierzęcia bez bólu czy bez jego nawet chyba wiedzy, gdzie po prostu się nie, nie skojarzy, coś się stało. I takie mięso jest zanurzane w, w takim odżywce dla, dla mięśni. I jeśli są odpowiednie warunki, taką kiść mięsa można wyhodować w próbówce. No i oczywiście od razu krzyczymy, a to mięso z próbówki czy coś w tym stylu. Ja to mówię absolutnie abstrakcyjnie w tym momencie, żeby mnie tutaj ktoś zaraz nie ukamieniował bez powodu. Bo słyszałem o takich rzeczach, ale nie jestem ekspertem w tym dziedzinie, więc nie wiem, ale wypowiadam się to. Na, na ten temat ze swojego punktu widzenia, więc nie jest to jakimś, jakimś odkryciem, ani, ani jakimś stwierdzeniem, że jestem jakimś fachowcem, czy coś w tym stylu. Jestem po prostu normalnym człowiekiem i mam swoje przemyślenia, tak? No i tutaj właśnie robię podcasty i na nich w nich próbuję właśnie zaangażować ludzi do um, jakiejś debaty, jakiegoś myślenia przede wszystkim, bo nie musisz mi tu pisać, to po prostu myśl, i daj tę myśl dalej, przekaż swoim, swoim, swojej rodzinie, swojemu otoczeniu, że może da się inaczej, że to technologia jednak przyjdzie nam, jak zawsze, zresztą z pomocą. Niech rozmowa o mięsie będzie dla Was ciekawą podróżą przez historię współczesność. Pamiętajcie, każdy ma swój punkt widzenia, a ważne jest, aby podejść do tego tematu z otwartym umysłem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bartek z Leporama na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.